Dzień Barda po raz trzeci był obchodzony ze świętem piernika, którego korzenie sięgają dawnej tradycji miasta. Mieszkańcy przemaszerowali ulicami w barwnym pochodzie piernikowym, ożywiając tę historyczną praktykę. Wróciliśmy do takiej starej tradycji. Tutaj kiedyś przed wojną było 7 piernikarni piernika i piernikarze tego miasta ubierali domek w pierniki, a dzieci przebrane za Jasia i za Małgosię wędrowały przez miasteczko i na koniec oczywiście zabierały ze sobą te łakocie. Dlatego też pojawiła się taka inicjatywa i trzeci rok z rzędu robimy paradę piernikową z chatką z piernika i bardzo cieszymy się, że tradycja wróciła do miasteczka. To dla nas wielka, wielka promocja, bo bardzo słynie z pierników i prawdopodobnie, bo tak mogę tylko określić, barskie pierniki są najstarszymi piernikami w Polsce, nawet starsze od toruńskich. Myślę, że to badają również historycy. Ale to wspaniała promocja i zachęcamy i zapraszamy wszystkich turystów i wszystkich mieszkańców okolicznych miejscowości, ale również z kraju i zagranicy do naszego miasta Barda Miasta Cudów, bo to nie tylko pierniki, ale wiele, wiele innych atrakcji, które mamy dla turystów, zarówno rowery, piesze wycieczki i również pontony. Obserwuję tutaj gminę, miasto Bardo, jak znakomicie się rozwija, jak buduje swoją tożsamość. To dzisiaj jest zauważalne i te trasy rowerowe górskie, tak zwane single tracki, no i chociażby to święto piernika, to też jest pewien budowanie jasnego, czytelnego wizerunku, nawiązanie do historii i to jest niezwykle ważne. I widzę, że tu samorząd, burmistrz świetnie sobie z tym radzą i podziwiam i gratuluję im takiego rozwoju.